Radio Głos uskrzydla duszę. Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś w plecach swoich win z tą ciężką umiał nieść. Moi drodzy, muszę wam coś powiedzieć. Stęskniłem się. Nawet nie macie pojęcia, jak ja się za wami stęskniłem. Jak odwiozłem moich harcerzy, z którymi razem spędziliśmy, co prawda krótkie, 3 dni, jak ich odwiozłem, usiadłem wieczorem w fotelu i pomyślałem, że wy jesteście, no później też na obozie i tak dalej, a ja jestem tak daleko, to po prostu nie mogłem znaleźć miejsca w domu. Dlatego cieszę się, że mogę tu z wami być. Dlaczego? Bo tak naprawdę cząstka mojego serca jest z harcerzami, w harcerstwie. Dym jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi, strumień drobną falą błyska, czyś głos w leśnej ciszy prosi. Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby były takie dni, że się przy Nim ciągle jest. Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś w plecach swoich bił, stromą ścieżką umiał nieść. Ogrzej dłonie przy ognisku, płomień twarz ci zarumieni, usiądziemy razem blisko, jedną myślą połączeni. Żeby była taka noc. Harcerska akcja letnia Chłopcy ZHP Stary Gdański, która odbyła się w terminach 12, 15, 19, 26 lipca, tak naprawdę dobiega końca. Łącznie na naszych wypoczynkach naszego chówca było 262 osoby, z czego po ostatnich tragicznych wydarzeniach na naszym wypoczynku zostało do samego końca 180 osób, z czego bardzo się cieszymy, bo rodzice oraz nasi przyjaciele ponownie nam zaufali, aby dzieci wzięły udział w naszych przygotowanych koloniach zuchowych oraz obozach harcerskich. Powoli kończymy. Wszystkie namioty za chwileczkę będą się składać. Pionierka obozowa również zniknie z terenu leśnego i zakończymy tegoroczne obozy harcerskie. Na pewno z pozytywną energią, radością, bo te kilka dni, które tutaj spędziliśmy wspólnie razem, pokazały, jak bardzo jesteśmy silni, jak bardzo jesteśmy mocni w tych harcerskich ideałach i to, że te przyjaźnie harcerskie, które tworzą się na wypoczynkach naszych letnich, pokazują, że wspólnie w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach, w których musimy szybko i trzeźwo myśleć, dajemy wszyscy wspólnie radę. Więc dzisiaj z tego miejsca, ze skrzyni, z harcerskiej bazy obozowej chciałbym wszystkim bardzo podziękować, którzy włączyli się do tego, żeby ten wypoczynek tegoroczny przede wszystkim się odbył. I przede wszystkim dziękuję rodzicom, którzy nam zaufali i po raz kolejny powierzyli swoje pociechy i że mogliśmy w jakikolwiek sposób zadziałać na ich wychowanie, aby stali się coraz lepsi w każdym dniu swojego działania. Więc dziękuję bardzo, czuwaj. Nazywam się Klaudia Łukowska, jestem ze Starogardu Gdańskiego i przyjechałam w tym roku z moją drużyną na obóz do skrzyni. Z moją jednostką mamy tematykę wehikułu czasu, więc transportujemy się w czasie, poznając różne kultury i Greków, i Rzymian, i Wikingów, Celtów, więc super się przy tym bawimy. Codziennie mamy zajęcia z nowego świata, z nowej epoki i poznajemy wszystko, jak to działało kiedyś. To było bardzo dawno temu i to stało się przez moją przyjaciółkę Ewę, która strasznie aż naciskała, żeby przyszła do harcerstwa, bo brakowało jednej osoby, aby zamknąć próbną drużynę i tak mnie zachęcała, że przyszłam na zbiórkę i tak już zostałam już od 9 lat i tak już funkcjonuję na słówcu. Harcerstwo daje mi bardzo tak naprawdę duże pole do popisu i mogę się rozwijać. Bardzo na przestrzeni lat się rozwinęłam i stworzyłam swoją jednostkę, z którą również się rozwijam i po prostu spełniam swoje marzenia. Wiktor Brągoszewski, jestem ze Starogardu Gdańskiego i do harcerstwa dołączyłem dzięki w sumie mojemu bratu.
ponieważ w jego szkole powstała drużyna harcerska i po właśnie roku od powstania tej drużyny jednak zachęcił mnie jakoś właśnie do dołączenia tutaj i tak się tutaj znalazłem i bardzo się dobrze tutaj odnajduję i ogólnie cieszę się, że dołączyłem. No, nazywam się Antek, jestem prawie ze Starogardu, ze wsi Okalających i do harcerstwa dołączyłem już tak wiele lat temu, tak samo jak druhna przede mną. I co mi daje harcerstwo? No chyba dużo radości przede wszystkim i takiej jeszcze zabawy. No właśnie obóz stanowi takie jak na moje oderwanie od takiego świata zewnętrznego, od wszystkich social mediów i filmików i tego wszystkiego. I to jest taki po prostu reset dwutygodniowy. Dzień zaczynamy oczywiście od pobudki, budzimy wszystkich harcerzy, po czym następuje zaprawa poranna, czyli no taka rozgrzewka. Potem idziemy na śniadanie, po śniadaniu jest apel mundurowy, gdzie wszystkie zastępy meldują i no meldują swój stan po prostu. Następnie są zajęcia, obiad, kolejne zajęcia, kolacja i zajęcia wieczorne. Nazywam się Mikołaj Płatowski, jestem harcerzem Orlim. Od 2 lat prowadzę 4. drużynę harcerską Leśni Ludzie im. Marii Dziewiczównej. Uważam, że warto być harcerzem, ponieważ w dzisiejszych czasach myślę, że młodzieży brakuje ideałów. Ideałów, które harcerstwo propaguje, takich jak braterstwo, siła woli, przyjaźń. Nazywam się ksiądz Rafał Zachmielewski, aktualnie pracuję w Hamburgu w Polskiej Misji Katolickiej. Od 3 lat udało się prowadzić w tym mieście drużynę harcerską. Mam tą wielką radość przebywać na obozie harcerskim w Skrzyni, w bazie Chówca Starogard Gdański, ponieważ to miejsce jest wyjątkowe. Wiąże się z nim bardzo wiele wspaniałych wspomnień, a przede wszystkim to, co jest tutaj wspaniałego, to są ludzie. Ludzie, których łączy pasja, łączą ideały, wspólne przygody i mam ten zaszczyt dzisiaj odprawiać mszę świętą dla harcerzy, którzy modlili się oczywiście za swoje rodziny, za swoich podopiecznych, za kadrę, która na tym obozie otacza wszystkich opieką, ale też była to forma również podziękowania Panu Bogu za opiekę i czuwanie nad nami. Serdecznie zapraszam wszystkich do harcerstwa, ponieważ jest to wspaniała przygoda. Czuwaj! Radio Głos. Uskrzydla duszę.